Konnichiwa, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci jesienne pierożki gyoza z dynią oraz sosem tsuyu. Oglądaj dalej. Jesień za pasem, a warzywo, które właśnie występuje na jesieni, jest to dynia i dzisiaj przygotuję z niej pierożki gyoza, które są japońskie, z sosem tsuyu. Będzie pysznie. Zaczynamy od przygotowania dyni. Ona będzie robiła się dość długo, będziemy ją smażyli. Musimy pokroić ją w drobną kostkę. Używam dzisiaj dyni piżmowej. Możesz użyć jakiejkolwiek innej. Dyna piżmowa ma to do siebie, że po prostu ma dużo miąższu i nie musisz się bawić tam w te pestki, wybieranie tych pestek, tylko tak naprawdę masz piękny właśnie kawałek z dynią, którą łatwo pokroić. Łatwo się ją obrabia po prostu. Kroimy w plasterki, teraz w słupki i w drobną kostkę. Dolewamy odrobinę tłuszczu na patelnię, czekamy aż się rozgrzeje i będziemy dorzucać dynię pokrojoną w drobną kosteczkę. Dobra, dorzucamy pokrojoną dynię i smażymy na średnim ogniu, tak żeby dynia po prostu zmiękła. Będziemy do niej w późniejszym czasie dodawać imbir oraz czosnek i ciemną pastę miso, tak żeby wzbogaciła swoim smakiem umami. Zajmujemy się teraz sosem tsuyu, który może być wykorzystywany również do klusek na zimno lub na ciepło i także do zup. Bierzemy sobie garnek. Do garnka nalewamy wodę, mirin, czyli słodkie wino do gotowania. Dodajemy sosu sojowego, tyle ile należy. Do całości dodajemy jeszcze kombu, czyli suszone wodorosty. Hop. I odstawiamy garnek na palnik. Zagotowujemy na małym ogniu, to nie ma się mocno gotować, wręcz powinno się tylko podgrzewać, tak żeby kombu nie straciło też swoich właściwości, a tak żeby oddało cały smak oraz wszystkie smaki, w tym też sosu sojowego, żeby się przeniknęły w całym tsuyu. Dynia już się fajnie przesmażyła, dodajemy teraz starty czosnek. Połówka spokojnie wystarczy, pasta miso będzie też bardzo aromatyczna, starty imbir. Do całości dodajemy pastę miso. O, z jedną łyżeczkę. I mieszamy sobie całość, tak żeby smaki się wszędzie połączyły. Dynia się lekko skarmelizowała. Fajnie będzie miała taki, można powiedzieć, lekko dymny posmak. Z minutkę, tak żeby wszystko się jeszcze przesmażyło, troszkę podkręcimy. A tutaj, tak jak widzisz, coś się nie gotuje, tylko się podgrzewa i jemu w zupełności już wystarczy. Grzał się tak około 10 minut, odstawiamy do ostygnięcia. Dyni już wystarczy smażenia, bierzemy sobie miskę, przerzucamy całość. Hop. I rozbijamy sobie tak na mniejsze kawałki, żeby wszystko się dobrze, porządnie połączyło. Wracamy jeszcze na chwilę do sosu. Zapomniałem dodać katsuobushi, czyli suszone płatki ryby bonito. Do zdjętego już wywaru sosu tak naprawdę dodajemy sobie suszone katsuobushi. Hop! Na sicie zanurzymy tylko tak, żeby tutaj pozostało mokre. O! I teraz odstawiamy do ostygnięcia, tak żeby smak dokładnie przenikł do sosu. Zabieramy się za lepienie gyoza. Tu już mam gotowe ciasto, zobacz, ono jest takie cieniutkie, są takie płatki. Bez problemu dostaniesz je w internecie i zaoszczędzisz sobie kupę czasu przy robieniu właśnie takich idealnie cieniutkich placuszków. Jeśli jednak chciałbyś zobaczyć, jak przygotować ciasto właśnie na pierożki gyoza, daj znać w komentarzu na dole, przygotuję je dla Ciebie. Formujemy sobie małą kuleczkę, smarujemy sobie wodą, hop, i zamykamy pierożek. Hyc, szczelnie, tak żeby nie zostawało powietrza. Widzisz, będzie spory rancik, ale właśnie o to w tym chodzi. I teraz możemy na przykład zawinąć w ten sposób, że uszczypniemy sobie hyc z jednej strony
z drugiej i z trzeciej i zobacz, powstanie nam taki kosmita. Rozgrzewamy sobie moc pod patelnią i układamy na patelni pierożki gyoza. Zobacz, pięknie się przyrumieniły i to już jest moment właśnie, kiedy dolewamy wody i zakrywamy. No i teraz zostało nam tylko wydanie, czyli płatki bonito mamy na sicie, zdejmujemy je. Tutaj oczywiście zostanie Ci tego sosu, jego spokojnie możesz przez kilka tygodni przetrzymywać w lodówce. Zostaw go jeszcze właśnie z tym kombu na jedną noc, wtedy złapie jeszcze więcej smaku. Później możesz wyjąć to kombu, przelać go do słoika. Przelewamy odrobinę. Hyc. Ciasto się ugotowało. Zobacz, woda nam odparowała. Pięknie mięciutkie gyozy. Przekładamy sobie na talerz. Odrobinę jeszcze dymki do dekoracji. Ląduje odrobinkę do sosu i posypujemy po gyozach do dekoracji. Pięknie wygląda, obłędnie pachnie. A jak smakuje? No to próbujemy tych pyszności. Odrobina sosiku. Pyszne, wyraźne smaki, świetnie doprawiona dynia z miso, do tego sos soju. Jeśli podobał Ci się ten przepis, like, sub, dzwonek, na dole w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do następnego przepisu, cześć! Inny przepis na gyozę, kliknij tutaj.